Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się serdecznie, nazywam się Bartłomiej Rysia, to jest kanał Na Biwaku. Dotarliśmy, słuchajcie, do miejscowości Łańcut, położonej całkiem niedaleko Rzeszowa, około 17 km. I dotarliśmy tutaj, jak sami widzicie, naszym kamperkiem szosą, wypożyczonym z warszawskiego oddziału Cargo. Przyjechaliśmy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, zostaliśmy zaproszeni jako serwis Na Biwaku, by opowiedzieć przed młodzieżą licealną w pierwszym liceum ogólnokształcącym właśnie w Łańcucie na temat tego, czym w ogóle karawaning, kampery, przyczepy kempingowe i kempingi w ogóle są. A wszystko odbywało się w ramach Dnia Geografa. To wydarzenie już jest za nami. Kilka zdjęć, kilka różnych wpisów na naszych social mediach już możecie z tego momentu znaleźć. Było naprawdę rewelacyjnie, ślicznie. Dziękuję za zaproszenie. Cały czas nasza misja jest jedna, jasna i wyraźna. Krzewienie karawaningu wśród zupełnie nowych osób, również młodych osób, które mają dzisiaj 16-17 lat, ale być może już w tym momencie zastanawiają się, jak to jest poczuć wolność podróżowania. Może niekoniecznie takim kamperem za 500 tysięcy złotych, ale na przykład przerobionym campervanem czy przerobionym autem osobowym. Się tak zestresowałem, słuchajcie. Było moje takie pierwsze wystąpienie, więc idę napić się wody i po prostu odpocząć, ale chyba są zadowoleni. Drugi temat, moi drodzy, do którego chcę Was dzisiaj tak naprawdę zachęcić, to jest odwiedzenie tego miejsca, czyli Camper Park w Łańcucie. Stosunkowo świeże miejsce, działające tutaj już od przeszło mniej więcej 5-6 lat. I dzisiaj Was zapraszam na zaprezentowanie właśnie tego fajnego miejsca postojowego dla kamperów i przyczep kempingowych. Udało mi się spotkać z właścicielką, porozmawiać z nią i przy okazji udało mi się również zrobić piękne zdjęcie samego miejsca. Więc jeżeli chcecie wybrać się do Łańcuta, no to warto się tutaj, moi drodzy, zatrzymać. A o samym Łańcucie znajdziecie o wiele więcej informacji oczywiście w internecie. O zamku mówić nie będę. Także zapraszam na wywiad. Czas start. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Działamy. To dzień dobry pani Doroto, kłaniam się, witam serdecznie. Witam serdecznie. Właścicielka pięknego camperparku. Camperparku czy kempingu tak naprawdę? Na dzień dzisiejszy camperpark. Camperpark. No to ile już tutaj działacie? W Łańcucie. Myślę, że to już będzie pewnie od 2017 roku. 5 lat, 6 lat to już będzie jakoś tak. Jakoś tak. Skąd w ogóle pomysł na tego typu miejsce tutaj właśnie? Pomysł się zrodził, mój małżonek. Jego hobby zawsze było przyczepy kempingowe. Mhm. Także pierwszą przyczepę sobie zakupił w wieku 25 lat. I wyruszył sobie w podróż jeszcze ze mną, obecnie w takim narzeczeńskim stanie. I pojechaliśmy sobie w pierwsze piękne miejsce, które do dzisiaj sobie jeździmy bardzo często, Kazimierz Dolny. Znam, byłem, widziałem. I tam po prostu zaczęła się chyba ta przygoda, polubiłam. I powiedzieliśmy sobie, że z roku na rok będziemy gdzieś sobie wyjeżdżać. Więc następne miejsca to były morze. To był, a bardzo go nawet pamiętam, bo to była Jastrzębia Góra. I tam oczywiście też sami zapoznaliśmy różnych ludzi, którzy też po prostu w ten sposób wypoczywali jak my. No i tak z roku na rok po prostu się wyjeżdżało w okresie wakacyjnym. Później były dzieci, z tymi dziećmi również i tak i do 18 lat żeśmy podróżowali. Ale dzieci powiedziały, że już nie chcą jeździć, więc jakiś pomysł, a mąż cały czas kochał przyczepy, zmieniał ich jak rękawiczki, można powiedzieć. I do takiego wniosku żeśmy doszli, zaczęliśmy wypożyczać przyczepy kempingowe. One zaowocowały i pomyśleliśmy, że dalszym etapem, a skoro było pole koło domu, więc żeśmy to pole wykorzystali na właśnie tego typu wypoczynek. Z wielkim znakiem zapytania, czy w ogóle będą chętni klienci i po prostu odzew był niesamowity. To był moment, pole jeszcze było niegotowe, a ludzi żeśmy już mieli. Czyli co tak naprawdę przyciąga? Zamek, Łańcut, czy bardziej Wasze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach pole? Nie, zdecydowanie Łańcut, miasto Łańcut. A w związku z tym, że ludzie najprawdopodobniej chcieli przyjeżdżać, nie było gdzie się zatrzymać, więc ktoś zauważył, ktoś może jakiś po prostu
Myślę, że to szło taką pocztą pantoflową, że ktoś powiedział, że coś tutaj jest i ktoś przyjechał pierwszy. To byli zdecydowanie ludzie z zachodu, bodajże to byli Niemcy. I tak się to zaczęło. I po prostu ten pan, jemu to miejsce się spodobało, mimo że tu nie było tak jak jest dzisiaj. Jemu się to miejsce bardzo spodobało, zaczął po prostu promować. I następny miesiąc już było coraz więcej, było ludzi po prostu z całej Europy, natomiast Polaków nie. Czyli kto właśnie dominuje dzisiaj? No bo to był trudny okres, prawda? 6 lat, jak spojrzymy, trochę pandemii, trochę zmian generalnie w rynku. To na chwilę obecną kto przyjeżdża? Ktoś z zagranicy czy Polak? Jak na to wygląda? Na chwilę obecną zdecydowanie są to Polacy. Natomiast cofnę 3 lata do tyłu, to zdecydowanie wszyscy z Europy. Z Europy, cała Europa. Już nie będę wymieniać nazw, ale nawet i ze Stanów, nawet i Australia, i Kanada. Także wiadomo, sobie tutaj kampery wypożyczali. I tutaj po prostu wypoczywali. No, przyjeżdżali zachwyceni i no, tak się... Tak się to ułożyło i jestem bardzo wdzięczna wszystkim Polakom, ludziom z zagranicy, bo naprawdę wszyscy są cudowni. Gdzie jest wasza magia tego miejsca? No bo jak czytając opinie, jeszcze jadąc tu tak naprawdę, rewelacyjne pole, zadbane detale, rewelacyjni właściciele z pasją, to bardzo często się też pojawiało. I to naprawdę widać, że chyba takie pasja, prawda? Poniekąd na pewno, na pewno, zdecydowanie, tak. Nie wiem, bardzo lubimy, ja bardzo lubię przede wszystkim spędzać czas na polu, przede wszystkim urządzać cokolwiek i to nie tylko tutaj, ale gdziekolwiek byłam, to tak było. To tak było, czy mieszkając u rodziców, czy mieszkając powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, ja po prostu byłam, ja musiałam mieć kwiaty, ja musiałam mieć wokół siebie wszystko, po prostu to, co lubię. I to wszystko po prostu przeniosłam tutaj. Przeniosłam, staram się jak mogę, może nie zawsze jest to takie dopieszczone, ale staram się. Same pole, ile dzisiaj miejsc posiada? Jak to wygląda? Taka już stricte zapytam o infrastrukturę teraz, którą tutaj znajdziemy. 30 miejsc na tym terenie, gdzie jesteśmy obecnie. Tak myślę, że 30 miejsc będzie. Podłączenie do prądu, tak, wody? Podłączenie do prądu, kanalizacji, przepraszam, podłączenie prądu, wody, światło. Cóż jeszcze mogę dołożyć do tego? Kanalizacja jest, kanalizacja też wiem, na części parcel. Tak, to znaczy się połowa, tak? Połowa się po prostu nie udało, tak mogę powiedzieć. No cóż tu więcej mogę dołożyć? No te sanitariaty, które są genialne. Sanitariaty. Wiadomo, początki były też tylko jedna była łazienka. Z czasem okazało się, że jest to za mało na tyle osób, więc powstała rozbudowa i rozdzieliliśmy to na męskie, damskie i obecnie dla osób niepełnosprawnych, których też chętnie gościmy, witamy. I tyle. I tyle. Tak, rzucam jeszcze okiem tutaj na pole. Rozumiem, że jakieś namioty, czy tylko kampery, przyczepy? Czy wszystko. Tutaj jakby ktoś miał ochotę, to też by... Wszystko i po prostu, co sobie dany, a osoba, która się podróżuje, czy kamperem, czy namiotem, dla każdego miejsca się znajdzie. Wszyscy mile widzieni, także i rowerzyści, motocykliści mamy bardzo wielu, także. Działacie. Działamy. No to ostatnie pytanie w takim razie. O ceny chciałbym zapytać. Jak wygląda cennik na ten sezon 2022? To znaczy ogólnie. Pan pyta? No tak, za osobę, za miejsce pod kampera, taki standardzik. Czyli osoba 14 zł. Uczeń, student 8, kamper od 18 do 20 w zależności od wielkości, samochód 10 zł, samochód typu minivan 15 i elektryka 15. Czyli co, w miarę tania, prawda? To już niech sobie każdy na to pytanie odpowie. W każdym bądź razie taki zestaw mogę tylko powiedzieć, typu powiedzmy dwie osoby z kamperem, dwie osoby dorosłe, kamper i elektryka, to jest cena około 60 paru tam złotych.
I tyle. Rowerzysta 10 plus 7 to bodajże 24. A także takie ceny, wydaje mi się, są takie odpowiednie na każdą osobę, jeśli chodzi o finansowe takie sprawy. Myślę, że każdego stać na takiego typu wypoczynek, jak właśnie to, co my tutaj chcemy po prostu pokazać, chcemy zaszczepić i zaprosić przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, wszystkich Polaków, ludzi z całej Europy, jak i oczywiście też z rodzinami jak najbardziej. Z pieskiem można, oczywiście, rozumiem. Oczywiście, z pieskiem, z dziećmi. Jeszcze nie mamy placu zabaw, ale powoli i on będzie. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, ostatnie pytanie, zaprosić. Pani Doroto. Do kiedy jesteście czynni? Bo rozumiem, że sezonowo działacie. Sezonowo, do 1 kwietnia to wszystko wychodzi, kiedy pierwsza osoba tak naprawdę przybędzie, bo nie sztuka otworzyć, jeżeli jest pusto. Natomiast z pierwszą osobą, która po prostu do nas zawita, ustalam po prostu, że jest to rozpoczęcie sezonu. Tak samo jest zakończeniem. W tamtym roku to było koniec nawet i października. To już był definitywny koniec. I tyle. I tyle. Także... Pięknie dziękuję w takim razie i za pobyt, i za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie się kręciło. Słuchajcie, no krótko mówiąc, moi drodzy, takie miejsca są naprawdę warte polecenia. Miejsca robione przede wszystkim z pasją, miejsca prowadzone przez osoby, które mają pasję do tego i wiedzą doskonale, o co chodzi, jak to robić. No, sam łańcuch oferuje naprawdę dużo przeróżnych atrakcji, ale to już zostawiam zdecydowanie po waszej stronie. Powodzenia.